Nowotwór jest zmorą XXI wieku. Od lat podejmowane są liczne działania, mające na celu poszukiwanie skutecznych metod walki z chorobą. Jednak lekarze i naukowcy nie poddają się. Niedawno udało się zrobić kolejny krok w tej walce. Nowotwór, zwany potocznie rakiem, jest bez dwóch zdań jednym z największych problemów w świecie medycyny w obecnych czasach. Pomimo długoletnich badań, nadal nie udało się znaleźć bezpiecznej, pewnej i co najważniejsze skutecznej metody leczenia. Czas ucieka i liczba ludzi dotkniętych tą dolegliwością rośnie z roku na rok. Dobra wiadomość pojawiła się niedawno, nie tylko dla mieszkańców województwa łódzkiego, ale też wszystkich chorych. W szpitalu im. Kopernika w Łodzi, dzięki zakupowi specjalistycznej aparatury pojawiła się nowa możliwość wykonania zabiegów cytoredukcji i dotrzewnowej chemioterapii peryfuzyjnej w hipertermii. Co kryje się pod tą skomplikowaną nazwą? Lek stosowany w chemioterapii, mający za zadanie zniszczenie komórek nowotworowych drogą chemiczną, podwyższona temperatura, w której te komórki również giną, a także bardzo skomplikowany zabieg operacyjny. Te elementy należy odpowiednio ze sobą połączyć w jednej metodzie. Jak działa nowa metoda? Sam zabieg nie należy do prostych. Lekarze muszą być czujni, żeby wyeliminować możliwość przerzutów, a także usunąć te już istniejące. Bezpośrednio po operacji, czyli cytoredukcji, zakładamy cztery dreny do jamy otrzewnowej i zamykamy ją. Przez dwa dreny podajemy płyn z lekiem stosowanym w chemioterapii, a przez dwa kolejne jest on usuwany. Przepływ jest ciągły i trwa około 60 min. Płucząc jamę otrzewnową, działamy na guzy lusnowe, nieusunięte nowotwory. Generator, przez który płyn jest przepuszczany, utrzymuje temperaturę do 43 stopni, wyjaśnia profesor Arkadiusz Jeziorski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Łodzi. Według założeń lekarzy nowa metoda pozwala na przedłużenie życia chorym, a u wielu z nich można spodziewać się znacznej poprawy stanu ogólnego. Nowotwór czy rak? Zwykle pojęcia te używane są jako synonimy, jednak w rzeczywistości nie są one równoznaczne. Nowotwory, jak wiadomo, dzielą się na łagodne i złośliwe. Każdy rak jest nowotworem złośliwym, ale nie każdy taki nowotwór to rak. Do nowotworów złośliwych zaliczamy również na przykład białaczki i chłoniaki. Należy zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii nowotwory nie są dziedziczne, lecz ryzyko ich powstania określają różne predyspozycje genetyczne. Historia choroby w rodzinie nie oznacza, że na pewno zachorujemy, ale powinna być powodem zwiększonej czujności, a także obserwacji lekarskiej.